Miasteczko Ilża, położone nad rzeką Ilżanką w województwie kieleckim, znane jest od wieków jako miasto garncarzy. Tradycje garncarstwa przetrwały tu od wieku XIV. W świetlicy w gimnazjum w Ilży zapoznamy się ze zbiorem artystycznej ceramiki ilżeckiej. Rozwinęła się ona w okresie, kiedy żelazne i szklane naczynia wyparły gliniane garnki. Pojawiają się wtedy wazony i talerze ozdobione charakterystycznym nalepianym ornamentem, liczne rodzaje świątków, wreszcie figury ptaków, zwierząt i ludzi oparte na wnikliwej obserwacji natury. W wieku XIV garncarze ilżeccy założyli własny cech, a okres największego rozkwitu tutejszego garncarstwa przypada na wieki XVII i XVIII. W owym czasie całe karawany wozów naładowanych glinianymi naczyniami szły stąd na jarmarki do Krakowa i innych większych miast Polski, a splawiane Wisłą do Gdańska wędrowały nawet dalej, przynosząc sławę mistrzom ilżeckim. W drugiej połowie XIX wieku niejaki Sunderland, Anglik, zakłada w Ilży fabrykę fajansów. Bezwartościowa artystycznie produkcja Sunderlanda nie zniszczyła jednak ludowego garncarstwa. W tym najtrudniejszym okresie zaczął swą twórczość Stanisław Kosiarski. Ten wielki ludowy artysta zginął w roku 1939 z ręki faszystów. Pozostali jednak zdolni garncarze, którzy kontynuują rozpoczęte przez niego dzieło, rozwijając i bogacąc tradycję ceramiki ozdobnej. Czerpią oni natchnienie z otaczającej przyrody, szukają też wzorów w dawnej architekturze i sztuce, bogato w Ilży reprezentowanej. Ale skąd w Ilży wzięło się garncarstwo? Otóż w lasach otaczających miasto leżą bogate złoża wysokowartościowych glin ceramicznych. Zanim wykopana bryła gliny zamieni się w rękach ludowego artysty w dzieło sztuki, przejść musi długą drogę. I tak, trzeba glinę, jak się to tutaj mówi, strugać, a potem klusować. Czynności te nie są łatwe, wymagają wielkiej wprawy i znajomości recept, których pilnie strzegło dawne prawo cechowe i które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Od rzucenia tak zwanego klusa gliny na garncarskie koło zaczyna się właściwy proces formowania. Oto mistrz Pastuszkiewicz. Jest on nieocenionym źródłem wiadomości o ilżeckim garncarstwie, żywą kroniką starych tradycji i ostatnim starszym cechu miejscowych garncarzy. On też wspólnie z Kosiarskim nadał ceramice ilżeckiej nowe artystyczne formy. Powszechnie szanowany, pracuje nadal jako garncarz, pełni też funkcję przewodniczącego miejscowej spółdzielni garncarskiej. Gotowe naczynia suszy się najprzód w warsztacie, a potem na powietrzu. W procesie wytwórczym bierze udział cała rodzina. Każdy z zamiłowaniem wykonuje powierzoną sobie pracę. Oto znana garncarska rodzina Stanisława Luby. Przygotowuje ona eksponaty na zbliżającą się wystawę w Kielcach. Oto inny mistrz, Kitowski. Ten specjalizuje się wyłącznie w ceramice figuralnej.
Ulubionym motywem jego prac są rodzajowe sceny z życia wsi. Studiuje on to życie zapamiętale i wiernie przedstawia w swoich kompozycjach. Gdy mężczyzna pracuje przy kole garncarskim, kobiety zajęte są przygotowywaniem polewy. Polewa w wysokiej temperaturze ceramicznego pieca w połączeniu z gliną nadaje wyrobom piękny połysk i żywą barwę. Ostatnim etapem całego wytwórczego procesu jest wypalanie. Trwa ono wiele godzin. Czuwanie przy piecu jest długie. Pastuszkiewicz mówi o dziejach sztuki garncarskiej, sztuki prawie tak starej jak sama ludzkość. Płyną opowiadania i legendy. Najpiękniejsza z nich mówi o dzwonie wytopionym z ilżeckiej gliny, którego głos słychać było w całej Polsce. Jeszcze tylko wyjęcie ceramiki z pieca i żmudny proces jest zakończony. Mała Jasia musi pierwsza zobaczyć, jak udał się przez nią ulepiony ptaszek. Córka wspomnianego już Kosiarskiego, Jadwiga, kontynuuje wiernie tradycję ojca. Przyglądała się przecież jego pracy jako dziecko. Ulubionym tematem Kosiarskiej są bogato upierzone ptaki i legendarna postać Twardowskiego. W sklepach centrali przemysłu ludowego i artystycznego ceramika ilżecka cieszy się wielkim powodzeniem. Ilżeccy garncarze to przeważnie osiedli tutaj od pokoleń bezrolni chłopi. Zorganizowani w spółdzielni pracy czynnie interesują się jej sprawami. Spółdzielcom wydatnie pomagają przedstawiciele centrali. Ta oto narada poświęcona jest na przykład dwóm bardzo ważnym sprawom spółdzielni. Budowie własnych warsztatów i założeniu przy nich szkoły ceramicznej. Warsztaty są już w trakcie budowy. Szkoła jest także ważnym problemem. Te dzieci winny przecież znaleźć gdzieś możliwość rozwinięcia swych talentów. Pracą młodocianych artystów przyglądają się starzy garncarze. Dyskutują nad nimi, cieszą się z nowej tematyki i z radością widzą, że ich stare, dobre tradycje też nie są zapomniane. Wasze zdolności i prace, mówi do nagrodzonych uczestników konkursu Stanisław Pastuszkiewicz, połączone z opieką, jaką państwo otacza sztukę narodową, zachowają i rozwiną piękne tradycje ludowej ceramiki. Tak. Przed młodymi artystami stoją otworem średnie i wyższe uczelnie artystyczne. Powstają nowe kadry ludowych artystów, którzy czerpiąc natchnienie z twórczości polskiego ludu, będą kontynuować postępowe i realistyczne tradycje sztuki narodowej.